A ja pan Jacka dałem gdzieś. Do Jacka. A to wyprane i widzi z mokro. Do Adama dałem. Ty, do Adama przecież dałem czerwono. On tak nie, nie chodzi. Wiesz co, powiedzieli? To mi się wysypało. Powiem ci prawdę, ja mu dam spodnie. Już to wiesz. No pasek jaki masz fajny. Oba. Nie wyrzucaj. Połóż tutaj, nie kradź. Nie wyrzucaj. Ja to przepiorę. I co tam od wczoraj się wydarzyło? Jak noc tam minęła? Nie spało. No spokojnie spać. Tylko wiesz co, się obudziłam przed czwartą. To też tam pewnie, nie? Jacek był u nas też. Jacek. Pod oknem. Pod oknem zapalić. To na wiedzu, która godzina. A to był. Kto był? Policja go przywieźła. To chyba przywieźło. Joraj. Może go podwieźli. No, przywieźli go. Nie, my byliśmy, to po sąd przyszedł. No ale pójść też nie wiemy. Ale tam leżał. Oni przyjechali i go, ja go sprowadziłem na górę. Tak, przywieźli. Chyba, że już nas już nie było. Nie. No, 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 właśnie mówię. A co zrobił? Mogę powiedzieć prawdę? No to powiedz prawdę. Wszystko stało. A, to jedno. A wszystko takie. A górnik rano był? Rano górnik był? Nie, wieczorem przyszedł. A rano przyszedł i czynił, nie? Z powrotem. A, to Jacek. No, no Jacek to mówię. No mówię właśnie, że Jacek, bo Jacek właśnie mówił. To nie było jego, tylko było na czynę. Także widzicie, widzowie. A, także... Nam było nagrobione. Prawdopodobnie jutro będzie stream już na nowym kanale, nie? Także ja to... Ty, słuchaj, Ewa. Mówię, ducha, życie. Powiem ci jedną rzecz. Tego młodego obskoczył. No to się dowiedziałam zaraz. Sama powiedziałaś, czy się do tego chodził się. I ja miałam tu papierów w łopatce. Nie było. Bo cię ojebał. Nie jego. No. No, bo on sam się wygadał, bo powiedział, że oni spali na górze i ty spałaś tutaj. A ja tu spałam z tym młodym. No, a on i się o niego porwano i żeśmy spali. Mariusz. Zaraz przyjdzie nasz Jacuś. Bo poszedł z miejscówek na mecz załatwiać. Dzisiaj o 13:00 mecz. A, to mówił o tym. A wiesz co, miał iść tylko tutaj. I nie wrócił. Nie, a poszedł teraz do kumpla na kawę. Miał ja iść. Ja spaliłem w oknie papierosa. Patrz, jak? O 8:00. No, miałeś ludzie, która godzina. Nie, mówię, tak. Nie, z produktami stoisz. No. Nie ma ci nocnej, jest po do 8:00. No, jak przychodzi, bo mam się tu. Był, ja wiem. Jak to mu się napijać, to mu zapalić. Ja nie pojadę. Ja. No i zaraz mam cię wyszedł. Mówi ci, o której wyszedł? Przed szóstą. Mhm. Poszedł tam do strony. A ty poszedł tam do strony. Bo ja poszłam tam, a on poszedł do miasta. No wiem o tym. I nocka minęła. Nie, spało się. Na fotelu wyszedł. A ten młody nie idzie do domu? Po co on tam idzie? On sam mieszka? No to nie jest to tam. Nie wiem. To jest drugi. No drugi, ja wiem, że to drugi jest. Taki drugi. Bo ten tamten był ten wcześniej, ten młody. No to poszedł do domu. A tamten poszedł, bo oni go poznali. A ten jest jak pan już, tak? A to on tak będzie tutaj ten? Ale zresztą się boi do domu. O, i go nikt nie szuka? Matka go będzie szukać, no. Tak, to w panie to będzie ponad. Ja to nie wiem, jak oni ten... Będzie ja wybary. Ja to on z Matulą, z Matulą mieszka. Z Nowoszarskiej. Musi dobrze wytrzeźwieć tak trochę, dopiero, bo on tak nie pójdzie teraz. I leży właśnie, no. Łyka wypije i leży. 5 minut, 10 minut, a jak to robi Adaś? No właśnie. Nie, dwa dynki, jedna lupa i kój. Powiem ci jeszcze, że Ewa, poszłam do Józka, potem baczyła, jesteśmy zawiedzona, ile żarcia było. Nie da się nawet tego pieniądze, to jest 100 kilo chodziło. Ale za to Biedronko, czy za to? Tu. No, że wszystkiego było. A mi w rekamiku to przyniosło. To nie wiem, gdzie jest. Nie radzę. Nie dam rady, ja też nie są. To był gór, kurwa. Te czarne te i co tam było? Chleb, nie, czy było wszystko. Wszystko. Pomidory, to całe. Pomarańcze. To przecież i tak nie wiem. Nie, bo nie poszłam się już dalej, bo się tam pały.
Tutaj, tam też z rami? Tylko pewnie za sklepem. No, z tyłu. A, z tyłu. No, ale Ewa, to wszystko nie jest terminowane. To wyglądało trochę uszkodzone czy coś, nie? Ja wiem, otwarte. No. Trochę, no. Ale tylko w reklamówce wzięli nam. Tylko w reklamówce. Ale co? Jedzenie jest. Nie mogę tego radzić. A? Bo wy też źle robicie, bo powiem. Jeżeli masz jakieś siedzenie, weźmy tutaj o na dół i tu na dole coś. Tam co, podstawia? Na dole nic nie jest. Jak nie? Tam Adaś nie. Strach. Na górze. Adaś tak. Strach. Tak, tu na dole strach. No. Wchodzi nie robi, tego się nie robi. Gdzieś tutaj powinieneś na dole chować, bo on wie, gdzie chodzicie, on przychodzi, no, wyśpicie, was okrada i idź do domu. A to reklamówkę kto zabrał? On mi zabrał. To by Zuzka mówiła, że dla niej wyrwa z ręki. Patrz, czuję wyobrażenie. A mnie tam nie obchodzi. A mnie też nie obchodzi. Bo to bluzę, wiesz co, to moja... Ja wiem, tamten ma, no. I wiesz co, wzięliśmy go z Zuzkiem, to pachę, bo deszcz padał. No. Na górę go tam przynajmniej padało. Jo, deszcz padał, wieczorem. No, no padało. Bo to co, rośnie, ja wychodzi. Młody mówię, bo chcę mamać zmokny. A on by się uparł, że będzie coś spał. Ty, a ty nie możesz z tym narzędziem pogadać? Chyba nie musisz. Zbiera się do gadania. No, tam pogadaj z nim. Tak? 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 Masz chyba? No, ale tak nie mam. Nie, tylko to. No to później tutaj jej. No co to później? Ale górnik siedzi w parku. Niech siedzi. A nie widzieliśmy go, jak jechał. Jechaliśmy. On dopóki ma, to nie przyjdzie. On dopiero jak nie. Ale nie, powiedział, że nie ma. Nie. Ja papierosy kupiłam, ale nie ma. Tak. No bo on nie ma dla was. Może go zajebał. No. Ewa, ty widziałaś. Mówił, że dostał, nie? Tak, ja no. Dostał. I papierosy nie. Trzy dychy i papierosy dostał, nie? Tak. No właśnie, no to ja sam mówię. Tego młodego opuścił. I mi papierosy. Ja to na razie wiedziałem. Policja mówiła, że on tu nieznany z tego, że okrada wszystkich. No. Źle robi trochę, no ale to jego... Ale on już tyle lat robi, nie? To samo. Już co, za co on się dał? Najpierw za wysoko, już jest pewno, tak? No. A później się dał pasetka. A później się dał do domu. No. No nic nie. Ja to powiem ci, mam ciuchy, to ściągnę z siebie, oddam wszystkim, żeby oni im było ciekawe. Mieli się w wieczorek, teraz wydawka będzie znowu, wręcz iść, nabrać sobie. Idę. Ja mam swoje wydawki, jak dam, ale... A ten Andrzej mówił, no? Że masz ciuchy czyściutkie, tam poprane. 100%. Mówię, ja z nim rozmawiałem. 100%. Lecimy, idź i porozmawiaj. Powiedz co i jak. Proszę coś. I zobaczysz może, jak ci pozwolić, to będziesz siedział. I tam nikogo nie sprowadzę i siedź sobie. Nie, on powiedział do mnie, że miał Krzyśka. No wiem, bo on nie, on mówił ten papa. Nie? No. Ja to miał Krzyśka. No to teraz trzeba pomyśleć, jak coś się zrobi. Spodziewamy się, nie operatuję, bo nie mam. A to mówiłam, jeszcze wybawię. Pusto. U Andrzeja ma wszystko, tam wyprane jest wszystko w reklamówkę. Musi to go na poświęcić. Nie, mówię ci, no na nic się żyje, wiesz, tylko spokój ma. Nie, no tak, bo myślę, że to trzeba wszystko, co... Przyjdzie wam rozwalić system, a później zostajecie, o, ta. Na lodzie. Ten młody, co był. No, trzeba myśleć, tak, wiecie. No, ten młody, co był, że tak. No. On tutaj was przeżył. Rozwalił wszystko i zawinął się i poszedł, nie? Nie, bo wiesz, kogo się przestraszył? No my go pognaliśmy trochę, ale... No, ale nie... Był w nocy. Ile on tu? Z tydzień czasu siedział, nie? Ale długo. No, długo tu siedział. Ale przyszedł w nocy i go zabrał. To jest prawda. No nie ma. I wrócił. On se pojechał. On go zabrał. Chyba tu kobietę go na warszawce. Wiem, taka gruba blondyna. No. Dopiero musieli tak powiedzieć. Go w parku szukała. Tak, ja bym powiedziałam, że go w parku.
Albo Felicetta, ja wiem, bo widziałem, że to jest. Oni przemają? Kto? Ta dziewczyna jego. Ona nie. Siedzi z rodzicami. No bo tu były jakieś dwie kobiety, dziewczyna młoda z psem. I tu się ta młoda tutaj weszła, kawałek się wróciła, tam później stały rozmawiać. Może go szukali. Może go szukali, ale... Ale mnie tam nie poszkodził, bo tam nie wiem, co to był. No, i zaraz powoli poszły. Jego nie wiem, co powiedział, może być. Widzi się, że odszedł na tym kanale. Ale go nie zamierzyć po tym doszukiwaniu. On piwko ma, nie był. On jest bezwzględny, no. O, no ja wiem, że on ma. Chłopakowi je dał, no to ma. A co ma go podzielić? No tak, on się wydał, nie? 30 zł miał. No. Nie ma, to jego kupuje. Także widzowie, z tym, że oczywiście tylko dzisiaj podłączymy, to jutro w godzinach popołudniowych będzie. No na nowym nie. Kanale, uwierz, ducha, życie. To tu jest. To jest zrobione. Także widzicie, tu jest dalej wszystko, bez zmian. Duchu chce z wami pogadać, z widzami, no. Na żywo. Streamery od razu atak. Ale powiem ci coś, ja siedzę sobie tutaj wczoraj, a tam... Ale będą atakować, ale sami siebie. A co się przez okno, że ich wołam. Jak są wyjść? Naprawdę, wyjść jak Mariusz. Nie mógł stąd wyjść, nie mógł wyjść. Aha. No, jak wyjść? Stąd wyjść? Ja sobie tutaj siedziałam. No, to po ciemku ktoś mógł wyjść. Ja już teraz wiem tak mniej więcej. Ale nie, naprawdę, przez to okno wołał. Jak stąd wyjść? Widzisz, kogo zaprosić, to jeszcze raz nie wyjdzie. No, tak, no, taka willa. No ja. Ale waszego no, nie, nie ma. Gdzie się pogubić. Ja już teraz wiem. Apartament Jacka. Na górze. Który to jest? Nie, on, tam nie, gdzieś, Jacka z tamtej strony. A on mówił do jego domu. No ja go mam, mówił. No on wykupił to. A. Ale miał zaraz wrócić. No wrócił. Przyjdzie w Jabłodzi, tam mówi do kupra. No on już tam zostanie na meczu pewnie gdzieś. On już nie będzie grać. Ja mu Jacka nie zdała. Słuchaj, młody dawał pieniądze i dał łapka, wiesz, ja pójdę. Mówi, daj łapce pieniądze, to łapki. Zapomnij, że łapkę będzie się dała. To jest chodzi. O to chodziło. Bo jeżeli poszedł i kupił, i wrócił. Ja to wracam. A łapka jak... Nawet nie, ja ci... by poszedł, by nie wrócił, na pewno. Nie, on leżał tutaj, mówi ci. Ja wiem, bo mu żeśmy byli tu, ja wiem, co tak samochody, nie, żeśmy pojechali tam z lewo pod trzyma, jo. Ja tu z ulicy sobie, jak lord leży. No, on tu leżał tam. No. Tam a Bogu go zostawił. Czyli ja nie wiem, jak to było, bo my żeśmy w domu byli, to Bogdan szedł gdzieś tam. Bo korzeń już wypierdolił, bo tak to razem z nim się no. To, wiesz co, ja go próbowałam obudzić, on nie dał obrony. Nie, my tu zjechali, to samochody się zatrzymywali, ludzie, ale kurczę, ani groma nie dałoś rady, o. Tak zaraz przy podjechali tam później. Później policja podjechała panie i tu go przybiegł. No, komu dobrze. No, co, ma te darmowe zaleca. No. Naprawdę, ale czemu go korzeń zostawił? Radem no, przyjęli na tym ty, ale oni może tak zawsze pewnie. Nie dał rady. O. Nie, korzeń tu był. Oni się kłócą, jak piją, to się kłócą. Jak Jacek leżał tam. No mówię, ale przecież pytał się o Jacka. No. A Jacek leżał przy dole. Oni siedzą razem nieraz ile razy się kłócili, nie? No, no. A tu Krystyna była, nie wiem. Mówiłam, co? No wczoraj chyba, tak? No, no chodziła po parku. Jaka cara? Ja wiem, tak to u tego. No, u korzenia tam. U Górzaka to mieszka na początku. No, no, na piwo. Nie, ja na piwo. Nie. To nie emerytur, to wam kupię, porotujcie. Gdzie to jest? Tam nie byłem, ale... W tym parku właśnie. Kupę lat temu byłem. To jest jakieś dziadki mieszkały. Witkowski, Witkowski. Co? Nie ma? Słoneczko, ja to... Słoneczko wychodzi. Jacuś nie przyjdzie pewnie tak szybko. Jacuś szybko nie przyjdzie. On jak się ulokował już tamto. Mecz o 13. O tym meczu pierdolił. Nie. O 13 mecz to... Ja, ja poszedł tylko na chwilę. No on też do nas mówi, idę na chwilę na kawę i zaraz będę. Ja, tylko ja się idę też. Nie było.
to zaraz, tak, jeszcze poczekam. Co? Ja to polazło, to nie wiem. Ja tylko byłam w parku, bo chciałam być coś na ten, tylko mokre wszystko, nie? To dobrze padało. No, nas padało. No i na grzybki. To bo nie chciał, czemu nie idzie? No, tu w parku grzyby zbiera. Aha. Chyba tam będzie zbierał. Tak. A kiedy nas pójdzie pod ten? To będzie pomysł. A, ciuchy zmokły. Dobra, to nie może. To cóż właśnie, co ty się przyjmuje? Robert, patrz, ja to trochę ogarnęłam. No to patrz, co tam chciał ogarnąć. Że zbierałam śmieci, patrz, znowu to ogarnę. A wy wyspany już? Tak, już jest. Ale co ty byłam? Puszę, puszę, zbierałam już. Tylko aluminiowe były same, nie żelazne. Tak, aluminiowe, no. Tylko mówię, worka nie mam. Nie mam. Ja mam, bo muszę pomijać w domu. Alu można odebrać, blachy odebrać. Dzisiaj pan jest na urlopie. Teraz jest na urlopie, tak. Ale więcej, nikogo... Nie, bo więcej nic nie przyjmuje puszek, a wy już dyszka. Że ten, nikogo nie zrobił na zastępstwo, żeby coś... Nie. On jak zamyka, to zamyka. No to stać go na to, nie? Nie, to jest jego prywatne. No, tam ma być... A Waldziu do niego tam chodził. Słuchaj. Co tam... A, to tam, no. Ale jeszcze jeden tam chodzi, a nie... Buteletnią płacę się zbiera. No i tego nigdzie nie oddasz. Trzeba tam butelki. Ale nie oddasz tego. Na północy się dziwią, że pełno butelek kubici wszędzie się wala. No nie trzeba przyjmować. Kiedyś były te skupy butelek. Pamiętacie? Od butki, tak. Od ryżady, od wina. Jeszcze nawet od co przyjmowali. O, ja kiedyś tak. Okay. To wszystkie brali. Makulatury wszystko było tak. A maciarzy nie ma, teraz jak kiedyś maciarze jeździli, to wszystko po wiosce. No i ty. Gary, nie gary mieli? Jo, wszystko. A teraz nie. Nie ma. Co teraz będzie biała butelka i na chuj mi to. No? Za przeproszenie. Zobacz, jak gdzieś słyszę o schowanej butelki. No, ja coś nie znalazł. Ja coś nie znalazł. Tam jedno biele. Dwa podspecjale byli. Nie, jedna. A to brak. Ja tych zabrałem. Nie, dwie leżą. Dwie leżą. Przypomnę. Nie, ja chcę, żeby znalazł, by trzy. A co z nim zrobić? Jeżeli się tylko się dostaniesz. A co na tym ma? No co ja dzisiaj byłem, no to był ten, jak on? Starolek. Byłem po komunie. No, jako sytuacja. A wiesz, ma zamiar wstać, czy tak będzie? Nie, on co? Ma siłę. Wiesz co, on tylko tak. On, zapytaj się go, chcesz zapalić? On tak, do palenia i do wody. I do, tak, wszystko to dwa dymki i lupa. Dwa dymki i dwie wołyczki. Co o tej leży? On się nie ruszy. Jego szkoda, która tego chłopaka szkoda mi. Ale co zrobić, jak on nie chce? Tak, on to chodzi, że on nie chce. Nie chce. Nie jestem małolatem, to dalej. On tak się ogarnia, się ogarnia. A wy chcecie się ogarnąć? Tylko nie pójdę do tego odchowano. A tam, to ciebie tam nikt nie ciągnie na siłę. Nie, ja tam nie ciągnę, ja tu mam spokój. Ty Józiu, ty gadaj z tym Andrzejem. Pogadaj z nim. Albo do mopsu i pojedziesz sobie. No, do Marwałdu nawet. I tam będziesz o spokój. Dwie opcje. Idzie prezes. Prezes klubu. Żyje nasz prezes klubu. O, już. Tu ciuchy masz. Wiem. Mokre. Tylko nie schowała jej. Ades napierdalał. Ze sok. To moja wina. Przecież nie byłem tu wczoraj. Byłeś. Byłem. Nie. No ja. Byłeś. Ale to później dopiero. Ale ja później przywiozłam, no. Później dopiero. Co tam w parku? No co? Orzełek tylko siedzi. No to jeden dobrze. I czeka na tego. Żeby pożyczyć parę groszy. Bo mówi, na Romka czeka, tylko zestawiony, Czepkowiaka, jest tu Czepkowiaka. Bierzesz czy nie? Nie. To nie. Bierzesz czy nie? I gitara.
Dobelci, kurwa, to jedną sługą. Na co? Sługa jednego. Kurwa, myślałem, że coś innego byś chciał. Nie, nie. To to zaraz będzie chciał, nie? A co bym chciał? Kopa. Ja nie mam pieniędzy, kurwa, jestem biedny. Tak niż kościelu, no. A dzisiaj jest tam? Ma to. Przy kościele bo jest? Wami. Nie. Nie ma dzisiaj? Nie, nie, nie. Bo miałam tak sprawdzić. To macie wy, ja mam od... Ja w tole przechodziłem, Ewa, to nie, to patrzyłem. Nie ma to nic. Nie ma nic. Nie ma dzisiaj przy kościele. Nie ma. Lipa. Nie byłem tamtym, gdzie ona tam była na tym kościele. To może tam by było. Wtedy stamtąd jechali. A dzisiaj Zaleski mnie zaczepił. Przychodzisz? Mówię, w poniedziałek będę, tylko masz być ogolony. Który pan? Nie da. Panie, który? Akurat jechał. Który poniedziałek? Ja. Jacyś miał być, bo nie ma... Jacka nie widziałeś? Jak... Nie. Ja od wczoraj go nie widziałem. Jacek nie powiedział, poszedł do miasta. Nie widziałem go, też byłem nad jeziorkiem, też siedziałem chwilę. A on i... będzie był? Co? Nie wiem, po co. Nie wiem. Ja i od wczoraj go nie widziałem. Jak go nie widziałem? Od wczoraj go nie widziałem. Ile dzisiaj? Dwa razy teraz na chodzi. To ja wiem, że to jest. Ja. Od wczoraj go nie widziałem na to. A ja go widziałem rano. Dwa razy był. Ja to powiedziałam, że idę pozbieram, a nie było co pozbierać, bo nie spadał. No bo Jacek musiał swoje apartamenty obejść, zobaczyć wszystko w porządku. Listę podpisał i poszedł. Dobrze mówię. Daj mi zapałki. No i zaszło na twoje zapałki. Daj no. Mi zabrałeś zapałki wczoraj całe. Nie. To nie daj no. Dobrałem. No mówi się po prostu. No. Daj no. O co, ścianka gnije, co? Nie gnije, co? Najebane. Nie, ja nie wiem. Po czym? Co wczoraj piliś to? A do co? Co? On tylko wystał Ewa. Tak samo i ty piłeś. Tak, nie, ja wczoraj tylko piwo piłem. Przestań piłeś, bo piłeś na wyszogu. No, nie całego, bo jeszcze na górze powiedziałeś, że maskowane. Nie, wiesz co zabrał? Ja coś zabrałem. Przecież powiedziałeś je ile pół godziny temu, że masz na górze schowane. A to mam teraz, co dzisiaj kupiłam. Wczorajszego nam Jacek zapytał. A to ja nie wiem. Opowieści to pozdro, nie tak dalej. Ale nie, mówię ci, dzisiaj to było kupowane, powiedziane. Ale to ja wiem, bo ja byłem. Tak. No, Jacek mówi, że wam kupił dzisiaj. Tak? No, kupił. Co, Jacek? Tak. No, on mówi, że, no, że kupił wam. O kurwa, bać. Idę go ambasadora. A wiesz co, on dzisiaj... Nie, bo on mówił. Jak się przyszedł do nas z rana. Mówi, że... Kupił wam, nie kupił szuguna, mówi dwa tylko dwa łyki, wam resztę zostawił i poszedł. Ona całego nie przyniósł, kurwa. Tak. Bo sąd zabrał. Tak. Ale nie miał w reklamówce nic. No nie miał. Bo wiem, że tamto sąd się pociągnął. No ja w oknie paliłem papierosa, patrzę Jacek, tup. Ja dzisiaj w ogóle nie widziałem. Nie, ja tego widziałem. Tak dwa razy był. Ja nie wiem. A to? I potem wam butelki wziął. Nie wziął, tutaj leżą butelki. Ja? Co? Już leżą. Tutaj o, ja byłem pod szyjem. Ale gdzie ty? Nie, za papier mokry. No, jest schowany. I to Jacek pewnie schował. No pewnie. Ale gdzie są? Od Tatry, nie? Tak. No. Ja tu trochę pozbierałam. No i dobrze. I z góry pozbierałam. A przecież powiedziałeś, że na górze. Może jeszcze dynić. To jest moje prywatne. No. Nie twoje. No co z tego? Może przynieść i napijem. Nie. No. Nie mam za co. No. Krótki kaszel. Idź przynieś i... No. Piwo dzisiaj ze mną, piwo bez to, niczego ci dałem. Łyka wzięłam i dwoszłam sobie. No. A użyłem czekam na ciebie. Nie, tak? Rano byłeś w chuchu. Nie, tu dzisiaj nie było. Wczoraj to było.
wczoraj. No, nie dzisiaj. Wy powinniście we trójkę zeszyty prowadzić. No. Nie, to dzisiaj akurat nie było. I się odhaczać, kto był. No, ten był Parabka. Tego ja nie tylko było. Wczoraj byłem za trudniaką, a kiedy mam odhaczkę. Na 22. Nie, to obrazą, że wczoraj już poszłam? No. Nie wiem, jest koło czwartej było. Przepraszam, gadała, że była jeszcze szósto pod biedunką. Ja byłam wszędzie już. No. A skąd się zdjęła? Nie wiem skąd. No, w parku. O czwartej rano to nikt nie łazi. Jakoś łaził. No, łazi. Tak, papierosa przyniosłam i co? I świetło. To za było. Powiedziałam 50 godzin. To są opowieści dziwnej treści. Ja, to dobrze, że mnie chociaż czapkę wzięła wczoraj do góry, bo by zamokła. Ja przyniosłem. Nie ty, tylko ja. Pytam się, czy to razem byli. Nie, o, Józek dobrze powiedział. Razem przyszliśmy. Nie, no. Powiem ci szczerze, nie wczoraj, tylko przedwczoraj. Przedwczoraj, no. Tak, była czapka i wodę to wziąłem. No to wiem. No, a to wiesz, co zginęło? To krzyku się, po to czapkę. Tak, i to stało wszystko? Ja wiem, z tym napojem. To, a co miałeś? Rozrobiony i ten, wszyscy co dzisiaj ten. Ja i Jacek. Jacek twierdzi, że dzisiaj kupiła. Nie, bo jeszcze nie było piątej, a Łysza ma od ósmej do pory. Od ósmej dzisiaj ma. Nie, nie, chłop, kto ja zabrał? Wiem, co? Kto zabrał? Co? No sobotę to ma od ósmej. Chyka, już, już zaczyna. Ja ci owsiankę obóz, może stanie. A jak, czemu na tym oknie siedzi? A co, to nie jest to, bo też pan. No wiem, że padał gdzieś. To ja to tam. Chyba nie masz takiej wegety. Wegety? No. No zobaczę. Tą sól mam dla ciebie. Sól to ja mam dwie paczki schowane za biedunką. A czemu nie wziąłeś? Michał i wszystkie dzisiaj bułki opierdolili stąd. To nasza termoteczka nie poszła. A? Gdy zobaczę tego Adasia. Bo tam był, coś wczoraj widziałem. Po schodku. Nie ma. Nie śpią chłopaki. Ja? A kto tam? I ten chudy? No. Maliusz, nie? Śpią. No to powiedział wczoraj, że do domu nie idzie. No to będzie musiał iść. Ale czy on robił, wiesz o kogo? Pamiętasz go? To u niego robiłem. Jak on ma nazwisko? Nowaka. U Nowaka. To wtedy miałem to nogę poparzoną, jeszcze do tej pory mam. No i nie chciał nawet jej dać pieniędzy. To ledwo od niego odzyskała 100 zł. Nie mogą chodzić tu. Wyrobili mi przecież razem u niego. No. To ja mam. A on ma firmę jeszcze w ogóle. To jest firma zarejestrowana na jego syna. A. Na jego syna jest ta firma. Na a tak ma alimenty i komornika. Nie, on śpi twardo. Nie na piwodzie, tylko jak jedziesz na musaki. Więckowo. No, no, tam przecież. I ojciec nawet, no, z ojcem w ogóle nic nie gada. No bo on tu ma chałupę. Ale podobno wykupił obok, że ma się budować. Że ma się budować. Obok tam ma, gdzieś zobaczyć. Żeby kupił, że ma się tam budować.
że ta chałupę to postawił, że nielegalnie. A, o no, no. Nie wiedziałem. Tam rynny jeszcze zakładałem i kładłem mu koskę pod to, pod garaż. Ja wiem, gdzie to jest. No. Jezu, tutaj przejeżdżaj za torami, tak. Zaraz w prawą stronę. Pod te lasy. No, i w te lasy co wjeżdża. Tak. No. I co ma te dwa psy. No. I tak był oszust. Tam wiesz, że był oszust i tak było. No jak nie? Co, nie pamiętasz wtedy? No jak nie? Jak twój synek chciał z nim się bić, to no, wtedy no. Policja podjechała, tak. Tam przed Obilim. Jak to się nazywało? Wiebące. O, wiebące u tego leśniczego czy no, czego, no, to lewacy. No. Kładłem co nie i blachodachówkę kładłem. Tak. No. A Maniek wtedy, co mu w środku ten kominek stawiał. Tak. No. Maniek na Niemcach robi. Wiem, on cały czas na Niemcach. No ja go widziałem niedawno. Ja ostatnio go widziałem. To. Jego syn u niego też robił Nowaka, a nie wiem, czy robił, czy nie robił. A pójdę tam, ja w poniedziałek idę i pójdę. Idziesz? Gadał mi, szósta po szóstej być i kurwa. Po maluchu? Jak masz, to dawaj. Jak masz, to dawaj. Tylko mam nadzieję, że masz to zrobione.